Możesz kuźwa, czym ty strzelasz. Możesz kuźwa! Hej, cześć, witajcie. Witam w kolejnym odcinku z gry Ark Survival Evolved w wersji z modem Primal Fear. No i cóż, dzisiaj troszeczkę sobie inaczej podziałamy, ponieważ nie będę tak nastawiał się mocno na te chaos i spirit stworzenia, z tego względu, że nawet jak teraz sobie spojrzymy na listę z takich stworzeń, chaos, tak naprawdę mamy dwa stworzenia i spirit, no ciut więcej, aczkolwiek to nie jest to, co na czym chciałbym się skupić, tak? Są to stworzenia, które już gdzieś tam widzieliśmy, wiemy mniej więcej jak działają, także to mnie nie interesuje. Aczkolwiek na chwilę obecną możemy znaleźć jeszcze jedne fajne stworzenia, których tak na dobrą sprawę tylko temat liznęliśmy, nie zagłębialiśmy się mocniej, i to są bufony. To znaczy, Gigantopithecusa mieliśmy już, aczkolwiek go tak, jako że to było pierwsze takie stworzenie, które oswoiłem, go za mocno nie potestowaliśmy. Powiedziałem, że potestuję go sobie między odcinkami, jak dobrze kojarzę, i wam dam informacje, jak on dokładnie działa. No i tak wyszło, że niestety nie przetrwał do kolejnego odcinka. Także to na pewno dzisiaj sobie oswoimy. To jest gdzieś tutaj, 34/16. Wypadałoby zapamiętać. Feroxa mieliśmy, Feroxem się bawiliśmy dość sporo. No i ten Liopleurodon mnie jeszcze mocno interesuje, ponieważ jest na 290 poziomie, a jest to stworzenie wodne. Także to też może być dość ciekawe. Także najpierw zaczniemy od Gigantopithecusa i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ma dość dużo zdrowia, no i pójdzie pewnie w jedzenie, znając życie. No dobra, nie wyprzedzajmy faktów, lećmy. Kurczę, też nie mogę zbyt szybko latać, ponieważ jakieś ścinki mam, gdy lecę cały czas do przodu. No to jest dziwne, to generalnie nie powinno coś takiego się wydarzać na moim komputerze. No ale trudno, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. 34/16, to znaczy, że gdzieś tu powinien on się znajdować. I nie widzę takiego. On jest dość duży, ciężko byłoby go przegapić. Aczkolwiek też nie chciał... O, chyba tam jest. Czy to jesteś ty, kolego? Tak, masz 320 tysięcy zdrowia. Mam... Jezus Maria, nie straszcie mnie. Cholera jasna. Dobra. Czym będziemy go oswajać? Myślę, że najlepszym wyborem byłaby mantykora, o ile taką wziąłem ze sobą. Na pewno miałem w planie wziąć. Jest mantykora. Co ty mi zabrałeś, złodziej? O, są spyglass. No proszę, złodziej. Strasznie jesteś głośna, Wiverna. Pegosmax kolejny. No i dobra. Jeszcze to, co wam zapomniałem powiedzieć. W którymś odcinku, nie jestem pewien w którym, gdy walczyliśmy z tymi spirytowymi celestial bossami, dostałem nogawice, które negują obrażenia od upadku. Wiecie, co to oznacza? Hehe, w końcu. Nie będę dostawał tych obrażeń cholernych. Dobra. To co? Spróbujemy go oswoić, ile on zadawał. Nie pamiętam. Przetestujmy. Aha, okej. Okay. Trochę słaby test. Dobra, 167. Czyli może być ciężko. Jakoś tak pokiem by się przydało, żeby nie dostał za mocno. Dobra. Czy to wystarczy? Wystarczyło, całe szczęście. Leży. A co tam walczy? A właśnie, mamy Feroxa Bufona. Wiecie co? A nóż widelec trafię. Strasznie wysoko gościu strzela. Dostał? Nie dostał. Kuźwa, to wygląda jak atomówka. Dobra, dostał. Leży. Okej. Okay. Mamy dwa bufonowe stworzenie. Ile one potrzebują w ogóle?
Ten potrzebuje 2, prawdopodobnie ten drugi również mniej więcej tyle. Ja mam tych kibelków 7, może wystarczy, może nie, zobaczymy. Dobra, złazimy z mantykory. Chodź, mój przyjaciel. O, ale masz ładne kolory. Ojejku, jejku. Podobają mi się strasznie. Dobra. Ile potrzebowałeś? 2. Raz i 2. Dajmy ci jeszcze tym helper, bo prawdopodobnie tak będzie po prostu łatwiej. Dobra, mamy to. Wszyscy zatrzymajcie się. Kurde, jesteśmy znowu klaunem. Znaczy na małpie. Klaunie. I tak, to co mnie ostatnio niestety zniszczyło, były to obrażenia od upadku, także miejmy nadzieję, że tym razem to się nie stanie. Jakiś mam efekt statusu, który nie wiem co dokładnie oznacza. Tego gościa nie będziemy testować, bo go już testowaliśmy, ale też ma piękne kolory. Czy jest jakiś event, o którym nic nie wiem? Jest coś, omuś, pięknie. No i oczywiście one też potrzebują nazwy, także chętnie wysłucham waszych propozycji. No i tak, jeżeli chodzi o same umiejętności, pod Q. Nie, to było chyba pod R. T? Nie? No pod C na pewno rzuca takimi oszczepami jakby, które też zadają dość duże obrażenia, chociaż one bardziej właśnie. Coś małe obrażenia, szczerze. Zapamiętałem je jako dużo mocniejsze. Ciekawe dlaczego. Może dlatego, że był wtedy wylevelowany. No dobra, nieważne. O właśnie, to jest fajna rzecz, ponieważ... Megaterium. Jest dość niski poziom. Pokonajmy go, jeżeli będziemy w stanie. W sumie dajmy mu w obrażenia wszystko. I teraz dopiero. Caustic Liopleurodon. Możemy wypróbować w sumie jego obrażenia. I... okej. To definitywnie nie było to, czego chciałem. Buffon Nameless. No właśnie. O ile same obrażenia po prostu są dość małe, to jak trafimy tymi oszczepami, to naprawdę są mocne obrażenia. No i kolejna rzecz, która na pewno jest fajna, jeżeli chodzi o to stworzenie, to jest to, że podchodząc do drzewa sobie i klikając chociażby C, kuźwa, nie C, X, przepraszam, gubię się, możemy te drzewa ścinać. I wyobraźcie sobie teraz lecieć takim stworzonkiem przez las i tylko tyle, że klikać cały czas X. Możesz ty. Możesz ty. Fajnie by było, gdybyś go zaatakował, kolego. No i widzicie, dość dobrze sobie radzi, aczkolwiek też prawie mu się zeszło. I chyba mu się zejdzie. W sensie mi. Ile mam zdrowia? 59. No to fajnie. A nie, proszę, nie ma pierwszej śmierci na odcinku. No to co, lecimy dalej oswajać takie stworzonka. Co to było? Achatina. Cześć, Achatino. Przyjaciółko moja kochana. Dobrze, idźmy dalej. Ja się trochę podleczę i widzimy się przy kolejnych stworzeniach. No dobra, te kolegi. Ci koledzy niech sobie tutaj czekają na swoje imiona i wtedy dopiero je schowamy. Aczkolwiek no mogę śmiało powiedzieć, że na pewno są to bardzo ładne stworzenia. Zwłaszcza z racji na to, że są to a la klauny. W ogóle u niego się śmiesznie to ułożyło, jak taka mina z otwartą gębą. No ale dobra. Nie przedłużając, szukajmy kolejnego stworzenia. Jakiegoś fajnego bufona. Gigantopithecus mamy, Feroxa mamy, Dodo Liopleurodon.
To jest to, czego chciałem. 78 na 32, czy znaczy się przy naszej starej bazie. I tu już nie będzie tak łatwo chyba z oswojeniem, tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że te strzały będą działać w ten sposób. W sensie pod wodą. No ale to zobaczymy, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Lecimy w okolice naszej starej bazy. I będziemy szukać tego stworzenia wodnego. Wiecie co? Tym razem od razu w Antikorę się właduje. Myślę, że nie będzie to przesadą. Teraz tak. Tam, w tamtą stronę chyba. Tak mi się wydaje. No proszę, Origin Spino. Aliopleurodon powinien być gdzieś tutaj. O, nie widzę go. Tam mamy Megalodona. Jest chyba. Fire. Jest bufon. Dobra. No jest to problematyczne, ponieważ mogą zginąć od Primala. Wcale bym się nie zdziwił, kurczę. Dobra. Kurde, Primal. Nie mam nic, co by mogło go tak dobrze zniszczyć. Nie niszcząc Liopleurodonów. I to jest dość problematyczne. Chociaż generalnie on nie traci jakoś dużo zdrowia. Nie, raczej musimy po prostu podziękować za niego. Bo nic z tego nie będzie. Chociaż on go nie atakuje jakby. Ojej, ojojoj, ojoj. Co się stanęło? Dlaczego płonę? No dobra, to chyba w ten sposób tego nie zrobimy. Już go pokonał? Nie, jeszcze. No jednak Primal Megalodon może być zbyt ciężkim przeciwnikiem dla niego. Tak mi się wydaje. No dobra, w takim wypadku szukamy kolejnego. Jeszcze ten Abyssal mnie interesuje. 76-25 jeszcze tu podskoczymy. 76 to jest tamtą stronę. 25. Przejdziemy się z buta. Fajna by była taka... 25, czyli teraz w tamtą stronę. Fajne by były jakieś takie buty, które mogą chodzić po wodzie. 7, 6, 2, 5. Może bardziej w tą stronę. Jest bufon? Mamy. Chyba go mamy, ale znowu się z czymś naparza. O, nie, 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 nie. Teraz ze mną będzie się naparzać. Możesz kuźwa, czym ty strzelasz? Możesz kuźwa! Ty wiesz, że wyszedłeś poza wodę? Masz tego świadomość, kolego? Ale świr! Wypłynął poza wodę. Okej, czyli to jest chyba jedna z jego umiejętności. No dobra. Zróbmy to jak najszybciej. Go schowajmy. Ale świrus. Dosiądźmy. Orzesz kuźwa. Co jest? On serio tak działa? Nie jestem pewien, że to tak powinno działać. Na boki też może latać. Jeżeli to tak działa, to będę w ciężkim szoku, kuźwa. Okej, to zadaje ładne obrażenia, bardzo mi się podobają. 14 z bezpośrednich obrażeń. Orzesz kuźwa, czym ty jesteś, chłopie? No dobra, wiecie co? Dajmy mu te potki. Zwiększmy mu maksymalnie statystyki. Ty masz chyba 230 czy 2 miliony. Teraz nie jestem pewien. Mam wrażenie, że te rekiny, że one
myślą, że my jesteśmy w wodzie. Dobra, zwiększamy do 10 milionów zdrówko, żebyś jakiś czas przynajmniej przetrwał. Dalej nas nic nie interesuje. 57 tysięcy wagi. Ożeż, kuźwa, co ja oswoiłem? Jakiegoś świra kompletnego. No dobra, spróbujmy teraz te obrażenia. To jest prawy przycisk myszy, jakby co. Pod C co mamy? Chyba nic. Kurde, gangsta skubany. Nie jestem pewien, czy ja czymś strzeliłem, czy coś się stanęło. A teraz nie widzę tych pocisków, które on wystrzeliwuje. Co to jest? Nie, to chyba on po prostu to czymś... To są te zwykłe torpedy. No dobra, a z ugryzienia ile zadajesz? Chyba nic. Nie, 84 tysiące. To nie jest dużo. Ale te obrażenia są spoko. I on chyba w wodzie może pływać. A je. Ej, dobry jest skubany, wiecie co? Podoba mi się. I te torpedy też są fajne. No dobra, mamy pierwsze stworzenie podwodne. Przydałby się jeszcze taki drugi. Zobaczmy, czy gdzieś takiego możemy znaleźć. Jeżeli możemy, to oczywiście go od razu sobie też oswoimy. Liopleurodon. Bufon. Patrzcie, on jeszcze żyje. 78-32. Dobra, lecę tam. Zobaczymy, jak do tego doszło. O Jezu, jakie to jest wspaniałe. I daleko zadaje obrażenia, to mi się najbardziej podoba. Nie, on już ledwo żyje. Kurde, szkoda. No dobra, ale my przynajmniej go może pokonamy. Takiego Kamilos wymontować w maksymalne obrażenia 255, to by było dopiero. Oj, nie tam. No i pięknie, udało się. O, panie! 6 FPS-ów! Dobra, nie otwieramy z powrotem tego. No i pięknie, kolejny też został pokonany. Chwilę jeszcze odczekajmy, zanim sprawdzimy lód, chociaż możemy w sumie to i teraz zrobić. Nic ciekawego tak na dobrą sprawę, szkoda, szkoda. Aczkolwiek dużo poziomu dostaliśmy, także to też na pewno się ceni. No i oczywiście podka. Podka będzie bardzo przyjemnym dodatkiem. Drugą użyjemy my jako my. Pięknie. Już o Jezus Maria. Źle, to był zły pomysł. Dobra, już jest coraz lepiej. No i pięknie, udało się. Pytanko. Wiecie co? Mamy bardzo dużo szczęścia. Ożeż, kuźwa, nie. Albo i nie. Dobra, biorę to. Super. Udało się. Dobra. Chyba udało się. Dobra, takie obrażenia to słabe obrażenia. Nie jest źle. Grunt, że udało się go złapać. O, tak, tak, tak. Team Helper poprosimy. I powiedz, że będziesz, że pójdzie ci wszystko w obrażenia. To już w ogóle będzie wspaniale. Mamy to. Pokaż kotku, co masz w środku. 59 punktów. Ile miał tamten? Toxic Zombie Dodo. Dobra, przechodzimy do bazy. I tam zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie to coś ciekawego. Bye bye, Mr. Dodo. Welcome, welcome, my friend. Welcome, welcome. Ja was... O, że cholera. Stop breeding.
Trochę mogło mi się zapomnieć. Weźmy to wszystko. Wrzućmy to tutaj, może nie będzie nam tak w oczy razić. I teraz tak, was zabierzemy, parazaury moje kochane. I Liopleurodon poproszę. Oj, perfekcyjnie. To są inne? Nie, to są te same gatunki. Jakoś mi się wydawało, że HP mają tyle samo. 57, mogłoby być trochę lepiej. Prepare. Dawaj, dawaj. Dobra, start breeding. Dajmy tutaj ten element. Na wszelki wypadek przydałoby się też zrzucić zbędny balast. No i widzimy się za chwilkę. No dobra, chyba mamy to. 47, 59, 62, 67. Chyba najlepsze statystyki weszły z obu rodziców. 55. No nie jest źle, to na pewno. No dobra, w takim wypadku tutaj wrzucimy bobaska, w sensie jajko. No i pytanie, bo tu może być tak, że potrzebuję to zrobić pod wodą. Zobaczymy. Oby nie. Dobra, niby zeszło. W ogóle nie wiem, czy widzicie, ale tu już nie ma Reapera. Niestety mu się z głodu zeszło. To chyba nawet... Nie, to po Spirit Griffie zostało. No, w każdym bądź razie musicie wierzyć, że tak się stało. No dobra. Zróbmy to, zobacz. Jest, maluszek jest. Witaj, piękności moja. Zaraz będziesz dorosła. Prastare ugotowane mięso. Ugotowane mięso. Nie mam. No i mamy to. Dobra, nie było tak źle. Całe szczęście potrzebowało tylko troszeczkę tego spaceru. Nie jakoś super... Stój! Prr. Nie jakoś super dużo. No i pytanie się pojawia, czy ja mógłbym na niego zrobić jeszcze siodełko? Podejrzewam, że nie. Podejrzewam, że raczej to nie wchodzi w grę. Ale mieć nadzieję to znaczy mieć nadzieję, także... Jest! Jak najbardziej! Dobra. Lio. Tu nie mogę niestety nic zrobić. Mogę wytworzyć jedno siodło co najmniej. Fajnie. Też tu wrzucimy, tu wrzucimy. To zabierzemy. I zobaczmy. Może coś tutaj mamy. Będzie można pochodzić, poszukać bossów. Ale to może na streamek zostawimy. Bo szczerze, nie chce mi się na wizji tego robić, bo z tym zawsze dużo jest roboty. Dobra, w międzyczasie weźmy jeszcze exp-potkę. Dużą i healing. Weźmy te 10. Powinno starczyć. No może arrow jeszcze. Nie wyrzucaj, weź to do siebie. Dziękuję. Także już wiecie, jak w łatwy sposób oswoić takie stworzenie. Kurde, jak mi się te nogawice podobają najbardziej chyba z tego odcinka, szczerze powiedziawszy. Są przekozackie. 68. Widzimy się już za chwilę, jak tylko uda nam się go do końca dorosnąć. No i pięknie, udało się. O kurde, masz buffa. Nie! Nie! Co się stało? Gdzieś jest tutaj jakiś spirytowy dinek. Bo one też dostają debuffa. Ale dupa. Dobrze, że ja patrzyłem cały czas na niego. Bo to byłby problem dopiero. Zobaczmy. Tutaj już nie masz tego debuffa. A tu masz. No i co? Dobra, wam to raczej nic nie grozi. Co
Gdzie te Spiritus Sanctus? No dobra, no to nawet w takim miejscu jak tamto niestety trzeba uważać bardzo mocno, bo widzicie, co może się zdarzyć. I to nie jest niestety od nas zależne. Bo ja tego Spirita nie widzę tutaj, to jest najgorsze. Chociaż w sumie równie dobrze możemy to zrobić gdzieś tutaj. Nie stanowi to najmniejszego problemu. Wszystko, co jest do tego potrzebne, oczywiście już ze sobą wziąłem. W sumie tutaj mogłaby być dość fajna miejscówka na bazę. Raczej się tutaj stworzenia żadne nie respią. A przynajmniej wydaje mi się. No dobra. Mamy Liopludona. Dosiadajmy. Nie, najpierw dajmy mu siodełko. Następnie tu wrzucamy ekspotkę. Ładnie. Akurat teraz zaczął jeździć pociąg. Kurde, niedobrze. Resztę dajmy w obrażenia oczywiście. Standardowo. Zawsze prosicie, żebym dawał obrażenia. Jakby innych nie było punktów. Nie było możliwości rozdać w inne statystyki punktów. No i dobra, lećmy. Zobaczmy, co, z czym to się je. Mamy 30% przywiązanie jest 100%, co oznacza 30% więcej obrażeń. 30% odporności. Także powinno być całkiem w porządku. Swoją drogą ładna jest animacja pływania tego stworzenia. No i dobra, spróbujmy. Wystrzyjmy. 14 tysięcy, 21. Ładnie. Z tego dostaje 7 tysięcy, z jakiegoś powodu tylko? No tak, z tego ma dużą redukcję, także w sumie się nie dziwię. Byle kętro nie było i przeżyjemy. Tak, parazaur. Kurde, strasznie przyjemna jest walka tym stworzeniem. Znaczy walka, anihilacja innych stworzeń. Nie powiem, że... Szkoda, że nie ma akurat innych rzeczy, które mógłby robić. Chyba, że jak do wody wejdziemy. Ty, Bron, to też zginiesz w sumie. Ha, dostał. Dobra. Jeszcze zejdźmy w dół do wody i zobaczymy, czy przypadkiem w wodzie nie ma jakichś dodatkowych rozwiązań. Pod C też nie. Pod R-ką też nie, pod Q też nie. Także niestety. Ale tak to wygląda. Tak czy inaczej, jestem bardzo zadowolony z tego stworzenia. Jest jedno z najciekawszych. Wróćmy do domku. Dobrze. No i właśnie, tutaj też jest ten debuff Spirita. A szkoda. Nie podoba mi się to wcale. Mam nadzieję, że zaraz odejdzie gdzieś. Jak nie, to no cóż, w przyszłym odcinku możemy z nim zawalczyć czy coś. No cóż, ja niniejszym bardzo serdecznie... Ała, dziękuję wam za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, łapę w górę, nie żałujcie oczywiście. No i do zobaczenia. O Jezus Maria, jaki ty szybki jesteś. Daj się ustawić do zdjęcia. Co ja robię? Teraz do przodu nie mogę płynąć. Polipka. No dobra, nie przedłużając. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, łapę w górę, nie żałujcie. Do zobaczenia. Hej, cześć i czołem. Pa!